nauki i wielkie moralne autorytety. Chyba nie ma pan na myśli tej całej hołoty, nie potrafiących deklarować się politycznie odpadów ludzkich. A poza tym pan nie odróżnia mordowania jako zbrodni od oczyszczania rasowego. My tylko pozbywaliśmy się różnego rodzaju śmieci, których nazywanie ludźmi, mówiąc łagodnie, jest tak użycie. Bo chyba potrafi pan odróżnić różnej maści Żydów, Mongołów, Cyganów od ludzi czystej krwi aryjskiej. Jest to rzecz tak oczywista, że nie powinniśmy o tym dyskutować. Bo szkoda naszego cennego czasu. Nawet tutaj, w więzieniu. Wprawdzie w młodości byłem zakochany w młodej Polce. Ale byłem wtedy bardzo młody. I to było w czasie I wojny światowej. Urzekła mnie. Długie włosy. Duże cyckie. Była piękna. I o mało nie straciłem dla niej głowy. Dzięki Bogu miałem wuja i matkę, którzy sprowadzili mnie na właściwą narodową drogę. Gdybym ich wtedy nie posłuchał, nie zaszedłbym tak daleko. Nie mogłem zapisać się do partii. A dotarłem prawie na szczyt, zawsze zachowując właściwy dystans i szacunek dla naszego wodza, Adolfa Hitlera. Chwileczkę, proszę nie mówić naszego wodza. Ja byłem tylko zwykłym policjantem. Wszyscy byliście. A oni mnie siłą wcielili. Jak to pana siłą wcieli? No oczywiście nie fizyczną, ale postawili warunek. Albo wcielenie do NSDAP, albo pan wie. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Proszę pana, ja miałem żonę, dzieci, musiałem ich wyżywić. O czym pan mówi, Nitaś? Mieli rodzinę, a nie wstępowali do NSDAP. No cóż, byłem słaby i pochłonięty tą falą sukcesu. Tak do końca nie wiedziałem, do czego nas to doprowadzi. Niech pan zamknie mordę! Jest pan zdrajcą! Przez takich jak pan, Paulusą, Canarisą i Stauffenbergą. Nasz wielki naród i nasz wielki wód poniósł klęskę. To wy do tego doprowadziliście. I to wy za to powinniście ponieść karę. Powinno się was wieszać na latarniach. To ja mówię was, was i wasze rodziny. Do trzeciego pokolenia. Rżnąć i wypalać zdrady gorące w żelazo. To pan niech się zamknie, bo jeżeli kogoś powieszą, to właśnie pana. Ja, proszę pana, dla swojego wodza i swojej ojczyzny jestem zdecydowany na wszystko. I zapłacę każdą cenę. A dla swojej partii zrobiłbym wszystko. Pan jest idiotą. Czy pan nie zauważył, że pańska partia nie istnieje? Że nie ma waszego wodza ani waszej ojczyzny? A wszystko, co pozostało po waszej potędze, to tlące się ruiny i ludzkie nieszczęścia? Byliście tak zaślepieni swoją pychą, że straciliście instynkt samozachowawczy. I to właśnie doprowadziło do waszej klęski. Tacy jak pan chcieli być panami świata, decydować o losach narodu. Panie Sztrop, do tego ma prawo tylko Bóg. Panie kapitanie Moczarski, faszyzm jest ponadczasowy. Był przed nami, jest teraz. I będzie po nas. Po nas przyjdą następni. O czym pan mówi, nikt już po was nie przyjdzie. A pan myśli, że to, co jest teraz, komunizm, jest lepsze, tak? Pan jest żałosny. W jakim świecie pan żyje? Panie Sztrop, komunizm też kiedyś upadnie. Do 10 sierpnia 1945 roku zamordował 16 osób należących do organizacji lewicowych. W czasie okupacji, działając w porozumieniu z innymi osobami w interesie władzy hitlerowskiej, jako kierownik działu wywiadowczo-informacyjnego pod nazwą Kierownictwo Walki Podziemnej, skazywał do likwidacji działaczy i sympatyków organizacji lewicowych, co miało prowadzić do zahamowania walki narodowo-wyzwoleńczej, kierowanej przez klasę robotniczą i jej awangardę, Polską Partię Robotniczą. Przyznajcie się! Co to ma być? To są jakieś żarty? Co to ma znaczyć, panie Leśniewski? Pytam się, co to ma znaczyć. Bo było gotowe wszystko, no przyznano się w śledztwie. Panie Leśniewski, proszę dokończyć ten
rozdział i raz na zawsze zamknie. Tak jest. No to Różański. Mocialski. Teraz pogadamy po mojemu. Tak, tego nie znacie, tego się nie wzięli. No jakoś to sobie damy radę. Zapijemy. Posłuchaj, kolego, to nie są żarty. Na wasze życie. Tu nie chodzi o 10-15 lat więzienia. Tu chodzi o twoje życie, bo chyba zdajesz sobie sprawę, w jakiej jesteś w tej chwili sytuacji. Czy wy nie rozumiecie, że to wszystko jest nieprawda? Że zawsze jako żołnierz broniłem niepodległości Polski i z narażeniem życia realizowałem słowa żołnierskiej przysięgi, którą składałem? Ty, bydlaku, składałeś przysięgę Anglikom i to dla nich działałeś, szkodząc ludowej ojczyźnie. Mordowałeś polskich działaczy. Do gestapo donosiłeś na Polaków. To wszystko są jakieś brednie. I co, Moczarski? Przemyślałeś? To wszystko jest nieprawda. My tu, kurwa, jesteśmy prawdą, jedyną i ostateczną. Historia was osądzi. Posłuchaj, ty. Dla nas jesteś kawałkiem gówna, a historię piszemy my. A o kawałku gówna na pewno nie napiszemy. Zajebiemy cię i zakopiemy w worku po kartoflach gdzieś w lesie. I nikt cię, kurwa, nigdy nie znajdzie. A jeżeli ktoś się kiedyś przypadkiem na ciebie natknie, to będziesz tylko śmierdzącymi odpadami. Tym, co tu robicie, grzeszycie przeciwko Bogu i historii. Chcesz nam mówić o Bogu? Ty, który mordowałeś rodaków? Który wykonywałem wyroki na konfidentach, kolaborantach i różnej maści zdrajcach. Ty jesteś zdrajcą. Jestem oficerem Armii Krajowej, który zawsze przestrzegał przysięgi żołnierskiej. Ty mordowałeś i donosiłeś na Polaków, a u hitlerowców szukałeś przyjaciół. Zawsze stałem na straży ojczyzny. Daję ci ostatnią szansę. Możesz uratować swoje zasrane życie, ale musisz powiedzieć wszystko, co wiesz. Nazwiska, kontakty, fakty, pseudonimy, czyje wypełniasz rozkazy? Jestem żołnierzem i oficerem. I nigdy nie zdradziłem ojczyzny. Ty jesteś śmieciem. Nic nie wartym śmieciem, wiem o tobie wszystko. Co wiecie, ja nic nie zrobiłem. Będę cię przesłuchiwał tak długo, aż do wszystkiego się przyznasz. Ja mam czas, mi się nie spieszy. Możecie mnie zabić. Zabić? To za łagodna kara dla takiego bydlaka jak ty. Ale poza tym mogę to zrobić zawsze. Was i całą waszą rodzinę. Ty bydlaku! A tak a propos, jak nie zaczniecie gadać, to sprowadzimy tutaj zdzirę waszą żonę. Ona wam na pewno wszystko powie. Po pieszczotach w 5 czy 6 na pewno zrobi się rozmowna. Ty nawet nie wiesz, co ja potrafię zrobić z takim ścierwem jak on. Zabrać go do czasu, dawać mi szkrowa raz.